Witam na posiedzeniu Komisji Doraźnej na trzecim posiedzeniu Komisji zajmującej się rozpatrywaniem wniosków dotyczącym nadania nazwy mostu na rzece Noga, w zasadzie dwóm nitkom mostu. Na poprzednim spotkaniu Komisji zarówno wniosek dotyczący proponowanej nazwy Most Jednośny Litchi, jak i Most imienia Rotmistrza Piotra Pileckiego zawierały błędy i braki formalne, w związku z czym Komisja wezwała do uzupełnienia następujących braków. Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący nazwy Most imienia Rotmistrza Pileckiego, Komisja wezwała do uzupełnienia szkicu sytuacyjnego z lokalizacją obiektu miejskiego oraz do uzupełnienia podpisów. Obydwa dokumenty zostały uzupełnione. Łączna ilość podpisów zgłoszonych przez wnioskodawców to 240 sztuk plus stanowisko związków zawodowych Solidarność, opiewające również na kilkaset pozytywnych głosów. Jeżeli chodzi o drugą propozycję, tutaj było troszkę więcej wymaganych uzupełnień. Było m.in. wskazanie obiektu miejskiego do nazwania, szkic sytuacyjny oraz uzasadnienie wniosku dotyczącego obiektu i nazwy. Również te braki zostały uzupełnione, w związku z czym w dniu dzisiejszym Komisja zajmie się zaopiniowaniem wniosków, wyłonieniem jednego wniosku, który będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miasta oraz w dalszym kroku wypracowanie projektu uchwały, które Szanowna Rada Miasta podda pod głosowanie. W dniu dzisiejszym stan członków Komisji, 4 osoby obecne na 7 członków Komisji, więc możemy kontynuować pracę. Posiadamy kworum. Tak jak widzę, w dniu dzisiejszym mamy gości, także oczywiście jeżeli Państwo będą chcieli zabrać głos, to jak najbardziej zachęcam. Tutaj Komisja nie widzi żadnych przeciwwskazań, aby takiego głosu Państwu udzielić. Więc w pierwszej kolejności, czy Szanowni Państwo chcą zabrać głos i zaopiniować, wyrazić swoją opinię na temat proponowanej nazwy Most Jedności? Proponuję na to, że tutaj goście, którzy przyszli na komisję, chcieliby coś zasugerować, podpowiedzieć, określić. Oczywiście. I wtedy byśmy podejmowali już decyzję, bo myślę, że każdy z członków komisji zapoznał się z projektami uchwał, na pewno poczytał na temat jednej i drugiej możliwości, ma jakąś wypracowane już swoje stanowisko, natomiast myślę, że ewentualnie goście, którzy nas tutaj dzisiaj zaszczycili, mogliby ewentualnie coś jeszcze dopowiedzieć, żeby ewentualnie rozszerzyć swoją wiedzę na temat tych projektów uchwał, które moglibyśmy rekomendować przewodniczącemu do przedstawienia Radzie Miasta. Kilka miesięcy temu wystąpiliśmy jako Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Brygady Więcej z tą propozycją nadania nazwy dwóm nitkom przeprawy przez rzekę Nogę. Z przyczyny takich, że stowarzyszenie się mieści w Sopocie, więc nie jakby tutaj musiał wystąpić ktoś inny. Wystąpił za przyjęciem Stowarzyszenie Fides Malborka w postaci Rotmistrza Pileckiego. Dzisiaj myślę, że wielu mieszkańców naszego miasta znana. Młodzież widzimy choćby tutaj na ostatnim marszu pamięci żołnierzy wyklętych z portretami, z koszulkami, z banerem. Dała tutaj jasny przekaz, że ta postać jest tutaj w Malborku ceniona, że jest poważana i że jest wzorem do naśladowania dla tych młodych ludzi, którzy z tą grupą w tym przemarszu szli. Przez historyków na całym świecie uznawany pan rotmistrz jest za jednego z najodważniejszych ludzi czasu II wojny światowej. Bohater bez skazy, jak się często mówi, stracony 25 maja, minie 70. rocznica stracenia go na
Mokotowie. Przypomnę, że wstąpił jako ochotnik, dał się wciągnąć do obozu śmierci, tego najstraszniejszego obozu niemieckiego w Auschwitz. Tam zorganizował ruch oporu, pomagał przeżyć ludziom. No, uważam, że mimo, że się czasem słyszy, że osoba niezwiązana jest tutaj z miastem, to wzór do naśladowania, takie no, postawy bohaterskie i śmierć tragicznej. I tutaj w 70. rocznicę śmierci, to myślę, że najlepiej wpisywałoby się to, że tutaj Szanowna Rada podjęłaby tę decyzję, aby ten most tutaj jego imienia nosił nazwę. Tylko można dodać jeszcze ewentualnie to, że na kanwie no, takiej burzliwej tej dyskusji, która toczy się przez naszą Polskę odnośnie obozu Auschwitz, odnośnie Holokaustu, była to osoba pierwsza, która tak naprawdę wysyłała do Anglii informacje, listy bardzo obszerne o mordzie, który przeprowadzono na Żydach. Także no, tym bardziej ta osoba na ten czas jest tak bardzo ważna, istotna i no, chcielibyśmy ją uwypuklić i no dać szansę poznać też tym, którzy jeszcze nie znają, bo naprawdę wiele osób nie zna jeszcze Witolda Pileckiego, a ten most też no jakby może przybliżyć tą postać i dać młodzieży szczególnie i tym wszystkim, którzy są jakby zainteresowani, a nie do końca, bo gdzieś obiło się nazwisko uszy, a tak ważny narodu polskiego, tak bohaterski, jeden z tak jak przed Patryk wspomniał, jeden z największych bohaterów światowych wręcz. W historii świata, a także no, myślę, że naprawdę warto pochylić się nad tą naszą propozycją. Można? Ja nie będę zapomniał przedstawiać, ponieważ on znajduje się w dokumentach, które zostały złożone w Szanownej Komisji, ale chciałabym zapytać, a czy Szanowna Komisja, czy dzisiejsze posiedzenie Komisji jest ostatnim posiedzeniem, czy bo w prasie wyczytałam, że jednak mieszkańcy mogą dalej zgłaszać jak gdyby propozycje, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Czy jeszcze będą poza tymi wnioskami opracowanymi tutaj propozycjami przez komisję, czy będą jeszcze dodatkowe jakieś wnioski przedstawiane na sesji? To moje takie pytanie. Już Pani udzielam odpowiedzi. Komisja doraźna została powołana i do momentu, w którym nie zostanie rozwiązana, oczywiście jest możliwość, że będzie się spotykała, więc na dzień dzisiejszy nie udzielę odpowiedzi, czy jest to postawne. Czy dalszy ciąg komisja będzie jeszcze przyjmowała? Przepraszam, panie przewodniczący, bo ja pomogę trochę, bo myślę, że tutaj pani Teresie chodzi o to, czy dalej będzie przyjmowała wnioski dotyczące dwóch intek mostu. Pan Tomek odpowiada troszeczkę o czym innym. No, komisja została powołana do tego, żeby przyjmować wnioski w różnych sytuacjach, nie tylko dotyczących nitek mostu, ale różnych nadawania ulic, skwerów i tak dalej, jeśli będą one. Tak, po to została powołana komisja doraźna. Ona nie została powołana tylko na miesiąc i na rozpatrzenie tylko i wyłącznie nitki, nazewnictwa nitek dla mostów. Natomiast została powołana do tego, żeby rekomendować projekty uchwał dotyczące nazewnictwa w Malborku. Czy dzisiaj wpłynęły do komisji, no, z tego co ja mam wiedzę i co przewodniczący tutaj przekazał, wpłynęły dwa wnioski. No, według mnie nie możemy czekać, nie wiem, pół roku, rok i czekać w nieskończoność na kolejne wnioski i rozpatrywać, bo byłoby to w jakiś sposób no, niepoważne. No, są dzisiaj dwa konkretne pisma, które wpłynęły do komisji i nad tym się pochylamy. Jeśli dzisiaj pan przewodniczący postawi pod głosowanie obydwa te wnioski, no to rozumiem, że komisja rekomenduje do przewodniczącego o wprowadzenie tego pod obrady sesji. Jeśli przewodniczący będzie uznawał, że ten wniosek komisji należy rozpatrzyć pozytywnie, to wprowadzi. To my jako komisja już nie możemy zrobić. Natomiast uważam jako członek komisji, że nie możemy również czekać w nieskończoność. Rozmawialiśmy na poprzednich komisjach, czy dawać czas, do kiedy powinny być te wnioski składane i tak dalej. Do tych osób, które wcześniej ubiegały się, czy rekomendowały propozycje nazewnictwa mostów,
zostało przecież zwrócone się o uzupełnienie. Informacja poszła do miasta i uważam, że no dzisiaj, żeby nie tworzyć jakiejś niespotykanej takiej sytuacji, która będzie budziła wiele emocji, które miały również miejsce na sesjach, no po to została powołana komisja, zrobiła to spokojnie, bez pośpiechu i ja proponuję po prostu przegłosować wnioski, które wpłynęły, żeby nie budzić, bo to tak wygląda. Chyba że pan przewodniczący postawi, że żaden jeden ani drugi wniosek nie budzi poparcia komisji. No. Jeżeli można, panie przewodniczący, tak, ja proszę najmocniej, ponieważ ja zabieram głos w którymś momencie na sesji, również uważałam, że taka komisja powinna być powołana do końca kadencji. A żeby znów, jeżeli pojawi się sprawa związana z nazewnictwem jakiejś ulicy czy miejsca w mieście, żeby znów nie powoływać. Ja chciałabym w związku z tym, panie przewodniczący, poprosić, bo właśnie, no nie wiem, projekt uchwały, to znaczy uchwały, która była podjęta w sprawie powołanej komisji, nazewnictwo tej uchwały. Żeby może dziewczyny dały, bo mam wątpliwości, czy to, co powiedział przed chwilą kolega Jacek, czy to no, tylko... Niemniej jednak pani radna, ale tak jak wspomniałem, dzisiejsze posiedzenie jest ukierunkowane na konkretne działania i właśnie między innymi to, co zostało dzisiaj tutaj powiedziane, że tak w pierwszej wersji mieliśmy zaopiniować i przegłosować jako rada już kilka miesięcy temu tę kwestię, więc celowym działanie dzisiejszej komisji i tym, czym musimy się przede wszystkim zająć, jest rozwiązanie właśnie kwestii wypracowania i poddania pod obrady na najbliższej sesji miasta kwestii nazewnictwa mostu. Tak? Jeżeli chodzi o dalsze plany działania komisji i tak dalej, no to oczywiście jest to do omówienia, natomiast w dniu dzisiejszym chciałbym się skoncentrować na merytorycznej pracy zgodnie z tym, co zostało powiedziane na początku spotkania. Jeżeli można, panie przewodniczący, ale ja nie bez kozery zadałam pytanie, ponieważ dzisiaj czytałem Dziennik Walbowski, jest również wzmianka tam odnośnie tego, że mieszkańcy mogą jeszcze spadać. Stąd moje pytanie było. To nie... Właśnie w dzienniku w Gazecie Małopolskiej była, że do 9. Tak, jeśli nie chcecie mówić, posiedzenie. Tak, posiedzenie. Posiedzenie, które jest już tutaj w zasadzie no, na celu wypracowanie stanowiska i poparcia jednego z projektów, z tych wniosków. Oczywiście, ja uważam, że czas najwyższy, żeby sprawę jakby no, bo sprawa się przeciąga i powiem szczerze, że zbieraliśmy te podpisy, to już nie patrząc, kto jest tak za mostem Bileckiego czy ten, to naprawdę budzi to taki, no aż nie wiem jakie słowa użyć, niesmak, bo są ludzie się śmieją, że to tyle czasu trwa, bo ja powiem szczerze, ja nie jestem przeciwny, jeśli ktoś w mieście sobie znajdzie, czy jakaś organizacja, jakikolwiek plac, czy sfer, żeby tutaj do komisji trafiło i komisja się zajmie, tak, czy to będzie harcerze, to będzie... No może jeszcze mogę pani przewodniczący odpowiem tu koleżance Tereni. Intencją powołania tego zespołu, tej komisji doraźnej było właśnie to, aby ona była funkcjonowała do końca kadencji. Jeżeli tak, jeżeli będzie potrzeba nazwania innych fragmentów miasta jakimiś nazwami, to jak najbardziej zespół, czy ta komisja doraźna będzie dalej się spotykała i rozwiązywała problem wyboru nazwy dla odpowiedniego. To znaczy ja mam już tą uchwałę przed sobą i tutaj no, koleżanka ma rację, natomiast faktycznie, bo myśmy zgłaszali, że powinna być powołana komisja do końca kadencji właśnie, żeby rozpatrywać, natomiast słuchajcie, w uchwale niestety zostało napisane, tak jak powiedziała pani Terenia, przedmiotem działania doraźnej komisji jest przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostom na rzece Nowe. Fakt, że pomyliłem się i prostuję to, że nie działamy do końca kadencji, tylko działamy na potrzebę danej sytuacji. Nie zmienia to w takim razie tego, jeśli chodzi o dzisiejsze podjęcie ewentualnie propozycji i rekomendowania dla przewodniczącego, natomiast zmienia to, że jeśli będziemy procedowali jeszcze inne propozycje ulic, to komisja musiała być na nowo powołana przez Radę Miasta. Także to jest jedyne
dzisiaj upoważnienie, które mamy do tego, także terenu, które trzeba.